Dzień dobry, moje misie kolorowe, witam was w kolejnym odcinku z podcast z grą w tle. Słuchajcie, dzisiaj cztery temaciki dosyć ciekawe. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami do końca i obejrzycie. Jest piąteczek, jest ekipeczek, lecimy. Dzień dobry, Niemotobaboj, dzień dobry, Kulfonie. Dzień dobry. Dzisiaj tak nietypowo nagrywamy, bo dzień wcześniej, no tutaj z powodów prywatnych Kulfona musieliśmy się dzień wcześniej spotkać. Także jeden z tematów, kurczę, mam nadzieję, że wszystko tam... Nie z jakiego powodu, ale to nie będzie na odcinek dla wspólników. Dobrze, to na odcinku dla wspólników. Wow, to no powiem ci, że coraz bardziej zadziwia mnie twój marketing, PR i tak dalej. To powiem ci, że ja sam bym na to nie wpadł, no ale dobrze. Skoro Kulfon sam mi tutaj poddaje pomysły do marketingu, o, Motobaba dopiero co dołączyła. Nie wiem. Nieprawda? Nie. To jest dobrze, nieprawda. Tak, słuchajcie, myślę, że temat, który dosyć mocno wstrząsnął Polską ostatnio i powiem wam, że sam jestem lekko zbulwersowany. Ja tylko powiem jedno hasło, gwoździe, szpilki i ostrza w cukierkach. Chodzi oczywiście o halloweenowe tutaj akcje, które się odbyły, mianowicie dzieci, które otrzymywały cukierki w ramach Halloween z powtykanymi gwoździami, szpilkami i ostrzami od temperówek, ostrzami od noży, tutaj tych wyłamywanych do tapet. I powiem tak, oczywiście nasuwa się tutaj żarcik natychmiast, że mamo, możemy iść na Halloween. Jessica, Brianek, macie swoje polskie święta, więc proszę nie świrować. Natomiast jasne, mogą być przeciwnicy takich zapożyczeń gdzieś tam, nawet nie ze Stanów Zjednoczonych, bo de facto Halloween powstało w Irlandii. Tak. Jest to celtyckie święto. Kłaczek. Natomiast słuchajcie, nie uważacie, że to już jest ekstremum, że już zaczynamy przekraczać jakąś totalnie granicę i cofać się kurwa do średniowiecza? To jest, znaczy się, nie wiem na ile mogę tutaj się na ten temat wypowiedzieć, w sensie to, co bym chciał powiedzieć, nie? No, postaraj się to cenzurować jak najmocniej, ale musimy powiedzieć. Żeby to nie podeszło pod obrazę uczuć religijnych, nie? Ale... Aha, tak, że tak, w październiku chodzenie po domach, tak, o tym chcesz powiedzieć? Nie. No, większość tych rzeczy właśnie, tych gwoździ, nożyków i innych ostrych rzeczy, to raczej, że tak powiem, ludzie mocno kultywujący katolicyzm. Znaczy ja też zauważyłam jedną taką zależność, że to wszystko, przynajmniej te zgłoszone sytuacje były jakby nie w dużych miastach, tylko w mniejszych miejscowościach. To jest przerażające, nie? Tak, zdecydowanie jest to przerażające, że faktycznie robią to zwolennicy tutaj tradycji i kościoła i... Znaczy pytanie, czy też, no bo może myślimy źle tak naprawdę, no... Znaczy, słuchaj, ja tutaj nie mam nic przeciwko temu, inaczej, żeby... Tu się za dużo pojawia fanatyków o religii. Właśnie, ja nie mam nic do tego, żeby jakieś tam swoje tradycje utrzymywać. Oczywiście, że tak. Choć... Prawdą jest, że czas pokazał, że tak naprawdę to jest kwestia czasu, bo praktycznie żadne z naszych świąt, które obchodzimy na dzień dzisiejszy, nie jest pochodzenia słowiańskiego, czyli zgodnego z tradycją, którą my, że tak powiem, mamy od gdzieś tam dziadów pradziadów, tak? Nie wspominając już o choince, która jest przecież gdzieś tam germańskim zwyczajem. Mikołajem z Coca-Coli. Proszę? Mikołajem z Coca-Coli. Dokładnie, który jest czerwono-biały i tak dalej, i tak dalej. Przepraszam najmocniej, zapomniałem chyba wyłączyć... Tak, zapomniałem wyłączyć Facebooka i to ten dźwięk był u mnie. Ale mimo wszystko, dobra, bo nie chce mi się komentować tutaj, to nie o to chodzi, żeby linczować jakiekolwiek grupy społeczne, tylko chodzi bardziej o ogół. Czy nie macie wrażenia, że znowu... Kurczę, od razu mi się przypomina ten stand-up Jezus w wykonaniu grupy filmowej Darwin, gdzie właśnie, już tutaj znowu przyczepię się, ale to nie o to chodzi, żebym konkretną grupę atakował, ale... Tam padło zdanie, że tych, no,
no Jezu, znowu wiadomo, czy nie wolno pewnych rzeczy mówić na YouTubie, chociaż oni to mówili, co jest ciekawe. Czy Jezus chciałby, żeby napierdalać tą jedną grupę społeczną w imię religii i tak dalej? Poza tym, kurwa, to są dzieci, do cholery jasnej. Te gwoździe... Znaczy właśnie, jakim trzeba być człowiekiem? Jako, nie powiem brzydko, inaczej, żeby zrobić coś jaką takiego kurwą? Dziecku, które... Ale to jest to samo, zobaczcie, jak znowu się pojawia ten temat, przyszła jesień, kiełbasy porozrzucane, czy tam mięsa z gwoździami dla zwierząt i tak dalej. To jest znaczy, myślę, że prostu... to jest troszeczkę inny kaliber. Oczywiście to też jest no, bestialstwo i skurwysyństwo, ale... to jasne, jest... ale od czegoś się zaczęło, tak? Zobaczcie, no. Że jakby... Wcześniej się nie słyszało tak dużo o tym, że te kiełbasy, te mięsa, czy tam inne dla zwierząt rozrzucane, teraz jest to już monotonne, tak? Więc podejrzewam, że za rok dzieci pójdą zbierać cukierki i będzie tego jeszcze więcej, no bo to taka rosnąca tendencja. Szczególnie, że zaczęło się gdzieś tam od wioski pod Gorzowem, a okazuje się, że tych gwoździ i tych miejsc było multum w Polsce. I naprawdę zaczynam się zastanawiać, o co chodzi, dokąd my dążymy, do czego my chcemy dojść. Przecież to jest chore gówno, co się w tym momencie odpieprza. Bardzo chore. Bo, no, z całym szacunkiem, ale no kurwa, żeby bezbronnym małym dzieciom, które po prostu one same jeszcze tak naprawdę nie podjęły decyzji w życiu, w co chcą wierzyć i co chcą kultywować, i rozdawać cukierki z gwoździami. Ale pytanie, czy ta osoba, osoby, które to robiły, czy miałyby jakąś satysfakcję z tego, jakby faktycznie usłyszały gdzieś tam w wiadomościach, czy gdziekolwiek, że jakieś dziecko, ale nie wiem, zmarło i tak dalej. No chyba po to robią, tak? No to wydaje mi się, że miałyby z tego satysfakcję. No ale dobrze, to pozostawiam do przemyślenia i przedyskutowania w swoim gronie i może wyciągnięcia jakichś wniosków. Chociaż z drugiej strony, jeżeli ktoś robi takie rzeczy, to wątpię, że jakiekolwiek wnioski wyciągnie, bo po prostu moim zdaniem jest chory psychicznie i to już tutaj... I powinien być odizolowany od społeczeństwa i to oczywiście, że tak. Oczywiście, bronić swoich wartości jak najbardziej, masz prawo do tego, ale kurna, to jest już przecież... No, za coś takiego to jest próba morderstwa, tak? Tak! Dokładnie tak. Ewentualnie silnego uszczerbku na zdrowiu, ale tak. No dobrze. Za to się pewnie karnie. Wiesz, można robić to w zupełnie inny sposób, nie wiem. Widziałem zdjęcie na przykład gdzieś tam na jakichś blokach, osiedlach, karteczka. Jeśli chcesz tam, nie wiem, chcesz, żeby przyszły dzieci poprzebierane za różne rzeczy, to weź tam, była taki zestaw zaklejeczek, coś takiego, naklej na swoje drzwi, nie? No tak, no tak. I no to... nie życzysz sobie tego, to nie idziesz, no nie dajesz tego i okej, nie? I... Dokładnie. No. Dobra, przejdźmy do kolejnego tematu, bo tak żeśmy się rozgadali, że dwie plansze nam zeszły. No ale tak, to był ważny temat. Bardzo ważny temat. Drugi z tematów dość ważnych, myślę, że dla zmotoryzowanych, słuchajcie, mają się pojawić nowe fotoradary i te fotoradary mają działać na zasadzie AI. Tematu, który bardzo lubimy poruszać tutaj, czyli AI. I słuchajcie, ja przeczytam tutaj cytat. Nowe fotoradary będą wykorzystywać sztuczną inteligencję i wykryją, czy kierowca ma zapięte pasy, czy zachował bezpieczną odległość od pojazdu przed nim i czy nie używa telefonu. Oczywiście poza... Ale to chyba już działa. No to mamy przepierdolone jednym słowem, jeżeli AI to ma obsługiwać, to... Już to działa? No z tego, co się orientuję, to już, bo wiem, że... fotoradary potrafiły robić zdjęcia, jeśli nie miałeś zapiętych pasów, nie? Nawet okay. Na tabonecie, to już chwilę temu czytałem, tak ze 2-3 lata temu. W sumie tak coś ala demotywatory, tego typu rzeczy, nie? Ja przeczytałem, że to ma dopiero wejść. Że to mogło być tam naciągane, ewentualnie gdzieś tam mogło być jakaś historia ze stanu, coś takiego, nie? Że gość właśnie jechał samochodem, fotoradar mu błysnął zdjęcie, więc się gość wnerwił i zwolnił, jeszcze raz przejechał kontaktem fotoradaru, znowu walnął zdjęcie. Ten już jechał 20 na godzinę, znowuż mu zrobiło zdjęcie, a potem mu przyszły 3 zdjęcia, że ma niezapięte pasy. Nie? No ja, no to już... nie oszukał systemu, nie tak. Oszukał o systemu. O Jezu, jaki dzban, to dzban roku po prostu. Tak, pewnie to byłabym ja. Nie wiem. No, nie wiem jak, nie, tak, nie wiem jak telefony, czy to faktycznie już działa. No do tej pory na pewno z telefonami to działało na zasadzie dronów gdzieś tam i
Co w ogóle? Uwaga, tu Marcin wyskakuje. Ojej. No to będę, jeśli chodzi o telefon, to tutaj też jest trochę przeginka w drugą stronę. Ja najbardziej popieram, nie popieram jeżdżenia z telefonem przy uchu, ale dopieprzanie ludziom mandatów za to, że stoją w korku i chcą zadzwonić, nie wiem, do szefa, spóźnię się, bo stoję w korku, stojąc w korku. Ale wydaje mi się, że przepis, jeżeli nie poruszasz się samochodem... Właśnie nie. Jeśli uczestniczysz w ruchu drogowym, a stojąc w korku, uczestniczysz w ruchu drogowym. No to mi się wydaje, że jeżeli stoisz, no masz wyłączony silnik na przykład w korku, to możesz korzystać z telefonu. Co? Nie, ale dobra, bo musiałbyś zjechać na pobocze i wtedy dopiero możesz. Mm-hmm. No to szczerze powiedziawszy, chętnie tutaj posłucham ludzi, którzy faktycznie mają o tym pojęcie, ewentualnie sprawdzą gdzieś w przepisach ruchu drogowego, bo ja znowu słyszałem zupełnie inną wersję, ale no tutaj już faktycznie niech się wypowie ktoś, kto to przestudiuje. Bo tego nie sprawdziłem i nie wiem, także... I tam da się przeskoczyć jakoś tak normalnie, czy trzeba się gdzieś odbijać? Jak na środku. Musisz od tego słupka po środku się odbić. Aha. I tak, żeby ci Marcin nie wyskoczył. Ale nie wyskakuje mi w ogóle. No to musisz pojechać prosto, to wtedy ci wyskoczy. Wyskoczyłam, ale nożyczka. Dobra, słuchajcie, mało ciekawa informacja, większość, no może nie większość, ale na pewno duża część z was nie zna tego nazwiska. Quincy Jones zmarł w tym tygodniu i już tłumaczę, kim jest... Proszę? Coś kojarzę, ale tak... Quincy Jones to jest producent muzyczny i ogólnie muzyk, który miał jeden z największych wpływów, jeżeli nie największy, na nowożytną w ogóle muzykę. Quincy Jones, możesz go najbardziej kojarzyć i wy, drodzy widzowie, możecie go najbardziej kojarzyć z tego, że był producentem We Are The World. Oho. I zresztą na teledysku go doskonale widać, to jest czarnoskóry facet w okularach, kilkukrotnie się tam pojawia. Generalnie naprawdę ogromny, ogromny wpływ, on też pracował przy niejednej płycie Michaela Jacksona i w wielu innych projektach, bo to był facet orkiestra, hehe, jeżeli tutaj już można w ten sposób sobie zażartować. Natomiast no niewątpliwie, być może jako tako bezpośrednio nie jest to, wiecie, no nie, tak jak mówiłem, dużo z was nawet nie słyszało tego nazwiska, ale uwierzcie, że słyszeliście jego utwory i że to jest ogromna strata dla świata muzyki. I jeżeli nie słyszeliście tego nazwiska, to bardzo proszę, w wolnej chwili poczytajcie sobie, bo naprawdę wiele zrobił. Słuchajcie, został nam ostatni temat. Chyba najbardziej na czasie, który poruszyć należy. Zostawiłem go specjalnie na koniec, żeby mieć jak najwięcej czasu. Wybory w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście nie lubię w ogóle tego określenia, ale no, ze względu na to, że nagrywamy troszeczkę wcześniej, to na moment nagrywania wiemy tylko tyle, że wygrał Trump. Znaczy się, nie wiem, czy to już, bo z tego co czytałem, to co mówię, jeszcze głosy się liczą dopiero jeszcze, ale już ma taką przewagę, że tak, już jest mało prawdopodobne, że nie, już jest, jak to, bo już właśnie przeczytałem dosłownie 15 minut przed tym nagraniem, już jest wygrana Trumpa, bo już przekroczył 270. Zaraz się musi tu do dymisji podać, kurczę. No, o matko, no tak. Tylko teraz tak. Co to znaczy dla Polski? Bo prawda jest taka, że no Trump tutaj zapowiadał, że w 24 godziny po tym, jak zostanie prezydentem, to zakończy wojnę, obiecywał to wręcz, zakończy wojnę na Ukrainie. Ale wiesz co, bo przerwę ci tylko, że to pewnie będzie, jak on już zostanie na tego prezydenta za... Tak, zaprzysiężony. Zaprzysiężony, tak. O właśnie. Przypuszczam, że na pewno jakieś tam działania w tym kierunku wykona, natomiast czy on się z tej obietnicy wywiąże, no to czas pokaże. A być może, słuchaj, już się wywiązał, jak ten odcinek wychodzi. Ale to jest dziwne w sumie, bo też no on z drugiej strony, kurczę, tam w pewnym momencie zaczął tak jakby mocno wspierać Rosję, nie? Znaczy, no on powiedział, że zakończy tą wojnę, ale w jaki sposób, to nie powiedział, tak? No właśnie. Więc spokojnie, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Natomiast co to oznacza dla Polski? Słuchajcie, w ogóle zaobserwowałem po raz kolejny bardzo ciekawe zjawisko. Specjalnie przygotowując się do tego odcinka, przeszukałem sobie sondaże i jakby to Polacy mieli głosować, kogo by wybrali. I w każdym z tych sondaży, i nie tylko nieznacznie, ale bardzo znacznie, wygrywała Kamala Harris według Polaków.
I kolejny raz dochodzę do wniosku, że to, co czytamy w internecie jako takie komentarze i tak dalej, w ogóle nie odzwierciedla tego, co my czujemy jako Polacy, bo gdziekolwiek bym nie wszedł w jakąkolwiek sekcję komentarzy, to za każdym jednym razem Trump z Trumpem przez Trumpa, my chcemy Trumpa, my Polacy chcemy Trumpa i Polacy nie mogą się doczekać, aż Trump wygra. I teraz tak, wchodzę sobie w sondaże i nawet na bezużyteczna.pl, jak zrobili swój sondaż, na 10 tysięcy głosów wygrała Kamala Harris. W jakichś tam niezależnych mediach wygrała Kamala Harris i to wiesz, na przykład 57%, gdzie Trump miał tam 31% i tak dalej. Mhm. A cały czas w komentarzach widzę tylko i wyłącznie, że Polacy chcą Trumpa. I teraz tak. Czy faktycznie ta część Polski krzyczy najgłośniej? Mam takie wrażenie, że tak. Czy jest to jakaś zorganizowana akcja na przykład ze strony albo tak. Trumpa i no. Po prostu wykupione jakieś tam konta i tak dalej, tak. Bo jestem bardzo tego ciekaw. Znaczy tak, powiem tak, ja sam osobiście gdzieś tam jeszcze gdzieś tam wcześniej, tam powiedzmy tam 3-4 lata wstecz, myślę, że też byłbym za Trumpem, nie? Wtedy wiedząc, że on miał na pieńku, to było co widać po jego poprzednich rządach, że no troszeczkę się go Władek bał, nie? Mhm. I wtedy byłem za. Ale teraz widzę, że on jest za bardzo odklejony i bezpieczniejszą opcją była dla mnie Kamala Harris, nie? Ja powiem tak, ja jako ja, zresztą mówiłem to mojej żonie, mam z jednej i z drugiej strony wątpliwości i ja tak naprawdę, to w sumie cieszę się, że to nie ja głosowałem, bo potem przypuszczam, że i nieważne na kogo bym zagłosował, to potem miałbym to sobie do zarzucenia. Mhm. Ja po prostu mówię, no Kamala jako bezpieczniejsza opcja, nie? Taka... Nie, że dobra, ale że bezpieczniejsza. To zależy, bo jeżeli on faktycznie jest w stanie zakończyć tą wojnę... No pytanie, w jaki sposób jest ją w stanie zakończyć. Tego się właśnie najbardziej obawiam, w jaki sposób, nie? On teraz pewnie mnóstwo osób odkleił, sobie zadaje to pytanie. Tak, na tyle się odkleił, że właśnie się tego boję tego sposobu teraz, nie? No, to ja również jestem ciekaw po prostu, co się wydarzy. On ogólnie jest określany typowym biznesmenem, więc on to zrobi w taki sposób, żeby dla Ameryki było to jak najbardziej korzystne. Tym bardziej, że on tam coś gdzieś napomknął kiedyś, że jeśli chodzi o NATO, to on chciał Polskę wypieprzyć z NATO, także... Znaczy, ja czytałem jego wypowiedzi i wręcz przeciwnie, on chciał wypieprzyć kraje, które nie wpłacały tej tam... No tak, a my płacimy, jako które nie przekazywały na zbrojenia pieniędzy, a my wpłacamy wręcz więcej, więc on wręcz przeciwnie, Polskę właśnie... No to akurat słyszałem właśnie, że Polskę chciał, że to niepotrzebnie, tu jesteśmy w ogóle, ale no to... Widzisz, no różne informacje do nas docierają, nie? Natomiast jedną rzecz, którą muszę powiedzieć tutaj o wyborcach Trumpa, to no powiem ci, że jak oglądasz, no scyzoryk się w kieszeni otwiera, jak oglądasz niektóre wypowiedzi, na przykład był na wiecu, znaczy no na wiecu tam przed wyborami Trumpa, pytani byli, czy Kamala, czy Putin, kogo by woleli? O Jezu, straszne. Jak jeden mąż, wszyscy odpowiedzieli, że oczywiście, że Putina. My wolelibyśmy Putina od Kamali Harris. I teraz takie... O kuźwa. No, oj, pooglądaj sobie, jest tego mnóstwo. I powiem ci, że to znaczy, że no tam jego marketing jest dość mocno rozwinięty, ale powiem ci, że to też jest takie... Ale nie wiem, czy wiecie, że Elon Musk rozdawał, czekajcie, ile? Bo zrobił loterię i to było trochę na granicy prawa, że dla ludzi, którzy głosują na Trumpa, że codziennie rozdawał $1,000,000 dla tak. jednej osoby. Tak. No. No dobrze, słuchajcie, wnioski musicie resztę wyciągnąć sami. Ja wam dziękuję serdecznie za obejrzenie tego materiału. Przypuszczam, że dość obrazoburczego, bo no, bardzo... podzielone tutaj jest społeczeństwo. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi o polaryzację w pewnym sensie. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.